Cześć wszystkim, z tej strony Lina Linia. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny filmik update'owy. Mam nadzieję, że tak samo jak ja, także i Wy czekaliście na tą serię, na kolejny filmik z tej serii, bo mam Wam do pokazania naprawdę dużo mang. Nie jest to dużo tytułów, ale jest to naprawdę mnóstwo tomów, więc myślę, że nie będę przedłużać. Jest tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć wydawnictw, więc trochę różnorodnie. I ja zacznę od jednego z większą ilością tomów, a jest to Ranma i Egmont. Więc teraz jak zwykle pokażę Wam wszystkie okładki. Pierwsza okładka, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta, dwunasta, trzynasta i jedziemy dalej, czternasta, piętnasta, szesnasta, siedemnasta, osiemnasta, dziewiętnasta, dwudziesta, dwudziesta pierwsza i dwudziesta druga. I to wszystkie tomy, które mam z Ranmy. Nie wiem, ile ich zostało wydanych ogółem, bo chyba wydawnictwo przerwało tą mangę w trakcie. Ale tyle mam, tyle mi się udało zdobyć i bardzo się z tego cieszę, bo osobno nie chciałabym tego kupować po tomie. A wiem, że ta manga nie jest jakoś łatwo dostępna, także, bo Egmont, wiadomo. I jest naprawdę w cudownym stanie, jakby kupiona, raz przeczytana i odłożona na półkę, a jest to manga używana. Drugą mangą używaną, którą kupiłam od tej samej osoby, jest Oh My Goodness. Nie wiem, jak to inaczej przeczytać, naprawdę przepraszam. I mam pierwszy tom, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, nie, to jeszcze nie koniec, naprawdę. Dziewiąty, o, a gdzie ja to tutaj dałam? Dziesiąty, jedenasty, dwunasty, trzynasty, czternasty, piętnasty, szesnasty, siedemnasty, osiemnasty, dziewiętnasty, dwudziesty, dwudziesty pierwszy, dwudziesty drugi, dwudziesty trzeci, dwudziesty czwarty oraz dwudziesty piąty tom. Więc te dwie mangi kupiłam od jednej osoby. Jest to łącznie 47 tomów. Zapłaciłam 300 zł, więc myślę, że naprawdę się bardzo opłacało. I to jeszcze w takim stanie, jak gdyby ze sklepu po prostu. Masakra to jest. Bardzo się z tego cieszę, zakupu. Kolejne wydawnictwo to Taiga i manga jedna, którą chciałam już od dawna od nich kupić, czyli Walking Butterfly. I mam wszystkie 4 tomy. Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. Trochę mnie nudzi ta manga, no ale muszę czytać, tak czy inaczej. Studio G, czyli Jak zostałam bóstwem. Fajna manga, fajnie się zaczyna. Zaczęła. I będę kupować ją dalej, ale nadal według mnie Strażnik Domu Momoci jest dużo lepszy. I przechodzimy do ostatniego wydawnictwa, czyli do Waneko. I mamy Durarare. Pierwszy, drugi oraz trzeci tom. Z kolei te mangi są naprawdę bardzo, bardzo straszne. Stan jest po prostu okropny, ale jako to jest jedyna taka manga, która mi się trafiła właśnie odkupując, taka nieładna, to jakoś przymykam na to oko. Gdzieś tam się gubi na tej półce. I ostatnią mangą, którą w poprzednim miesiącu sobie zakupiłam, to... przepraszam bardzo. Śmiech w murach. Piąty, czwarty, trzeci, drugi i pierwszy tom. Więc to by było już wszystko. Tak. Tyle mang. Dość sporo. Piszcie, czy macie któreś z tych tytułów. Jak one się Wam podobają,
co o nich sądzicie, czy mi polecacie, czy nie, czy dobrze kupiłam, czy nie dobrze kupiłam. No i to by było na tyle, więc mam nadzieję, że cieszycie się z powrotu do tej serii i naprawdę ja się tak bardzo cieszę, że mogę znowu robić update'y, a nie te unboxingi, bo to jest po prostu cud, genialny cud. No i zapraszam Was do kolejnych filmików, do lajkowania, jeśli Wam podobało, jeśli chcecie kolejne takie filmiki. Oczywiście do komentowania, nie wiem, subskrybowania, jeśli nie jesteście jeszcze u mnie na bieżąco. Wszystkiego, co można robić pod filmikiem, na kanale, w linkach i wiecie, wszystko tam sobie sprawdzicie. Ja Wam już dziękuję za oglądanie, żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnych filmikach i pa, pa!